witajcie w kolejnym odcinku naszej małżeńskiej serii. Mam nadzieję, że herbaty macie już przygotowane, że jesteście gotowi na kolejne spotkanie. Spotkanie, w czasie którego już przechodzimy wreszcie do pierwszego słowa przysięgi małżeńskiej, do słowa ja. Tak jak wspominałem już chyba w pierwszym odcinku, przysiąg małżeńskich słyszałem już bardzo dużo. Dlatego, że jeżdżąc z kwartetem i śpiewając na różnych ślubach, rzeczywiście te przysięgi się bardzo często pojawiały, powtarzały. I był taki moment przed moim ślubem, kiedy w jakiś sposób już trochę mi się one osłuchały. Już trochę się tak przyzwyczaiłem do tych poszczególnych sformułowań. Przestały być dla mnie jakieś takie szczególne i ważne. Jednak gdy zbliżał się moment naszego ślubu, tak jak mówiłem, postanowiliśmy rozważać kolejne słowa przysięgi małżeńskiej. Zaczęliśmy rozmawiać o przysiędze. I gdy jednego wieczora usiadłem, żeby zastanowić się nad tym, co poszczególne słowa mówią do mnie, i gdy zatrzymałem się już na tym pierwszym słowie, na słowie ja, to się przeraziłem. Bo uświadomiłem sobie, że już samo to pierwsze słowo jest ogromnym wyzwaniem. Jest ogromnym zobowiązaniem, jest trudem, który trzeba podjąć, a gdzie tam do kolejnych słów przysięgi małżeńskiej. Dlaczego się tak przeraziłem? Otóż uświadomiłem sobie, że żeby powiedzieć ja, żeby w ogóle zacząć przysięgę małżeńską, żeby zacząć ślubowanie, muszę wiedzieć, kim jest ja. Kim jestem ja. A to wcale nie jest takie proste. Bo oczywiście można by powiedzieć, nazywam się Arkadiusz Szarek, mieszkam w Krakowie, jestem analitykiem danych, robię to i to, urodziłem się tam i tam. Natomiast to nie są informacje, które mówią, kim jestem ja. To są informacje, które mówią o moim imieniu i nazwisku, o tym, skąd pochodzę, czym się aktualnie zajmuję, ale nie mówią nic o mojej osobie, o mojej tożsamości. I wydaje mi się, że właśnie słowo tożsamość to jest słowo, które bardzo mocno dźwięczy, gdy mówimy o tym pierwszym słowie przysięgi małżeńskiej. I bez odkrycia własnej tożsamości, bez zrozumienia, kim tak naprawdę jestem, kim jest ja, jaka jest moja tożsamość, tak naprawdę nie możemy nawet zacząć tego małżeńskiego ślubowania. I niestety nie będę miał dla was dobrych wiadomości. Nie ma uniwersalnej drogi. Nie ma jednej drogi, jakiejś takiej porady, jakiegoś sposobu na odkrycie własnej tożsamości. Niestety każdy z nas jest inny i każdy tę drogę musi przejść indywidualnie. I w przypadku każdego z nas ta droga będzie prowadziła przez inne rejony. Więc niestety odkrywanie własnej tożsamości to jest droga w dużej mierze samotna. Jest to droga w dużej mierze samotna. I trochę może w odkryciu własnej tożsamości pomogą nam nasi przodkowie. No bo przecież z nich się wywodzimy. Bardzo często cechy, które mają rodzice, znajdujemy też w dzieciach. Więc w odkryciu własnej tożsamości oczywiście pomogą nam nasi rodzice. Pomoże nam refleksja nad tym, kim oni są. Ale jednak nie jesteśmy naszymi rodzicami. To nie jest połowa mojego taty i połowa mojej mamy. Ja mam swoją własną, unikalną, inną od wszystkich tożsamość i muszę ją odkryć. Muszę ją odkryć, zanim wejdę w małżeństwo. I to odkrywanie własnej tożsamości ma ciemne i jasne strony. Tymi ciemnymi będą te miejsca, które musimy zbadać, ale które wiążą się z jakimś cierpieniem, które wiążą się z bólem, które czasami wiążą się z różnego rodzaju traumami, zranieniami, z rzeczami, których nie potrafimy robić. Wydaje mi się jednak, że żeby szczerze i z pełnym przekonaniem powiedzieć ja na początku przysięgi, takie miejsca musimy odwiedzić, takie miejsca musimy zbadać i zrozumieć. I czasami rzeczywiście będzie tu nawet potrzebna na jakiś czas pomoc na przykład specjalisty, by niektóre traumy zrozumieć. Ale żeby zrozumieć własną tożsamość, żeby zrozumieć własne ja, musimy te miejsca odwiedzić i zobaczyć i zrozumieć.
Pozytywnym aspektem odkrywania własnej tożsamości jest też odkrywanie tych jasnych przestrzeni, czyli miejsc naszych talentów, miejsc naszych zdolności, miejsc, w których jesteśmy piękni, w których jesteśmy zdolni, tych miejsc, które wiążą się z radością, z pięknem. To jest ta fajniejsza część. Natomiast czasami jednak bywa tak, że o niej zapominamy, że skupiamy się tylko na tych problemach, tylko na tych trudnościach i zapominamy, że na naszą tożsamość składają się też te piękne i dobre rzeczy. I nie da się tej drogi przejść, wpatrując się w innych. Dlatego tak podkreślam, że jest to droga w znacznej mierze samotna. Oczywiście czasami niektórzy pomogą nam przejść pewien odcinek tej drogi, ale to jest droga przede wszystkim samotna. I wpatrując się w innych, wpatrując się choćby nawet w naszych idoli, w osoby, które podziwiamy i próbując naśladować naszych idoli, nie zbudujemy własnej tożsamości. Nie zrozumiemy, kim jestem ja. Będziemy tylko kalką jakiejś innej osoby. To odkrywanie własnej tożsamości, ta próba zrozumienia, kim ja jestem, wydaje mi się, że najlepiej zachodzi. Najlepiej się to robi w ciszy. W ciszy własnego serca, która nie jest zagłuszona bieżącymi zmartwieniami. Może potrzebny jest wyjazd na jakieś rekolekcje, który pomoże nam zrozumieć naszą tożsamość. W ciszy własnego mieszkania, która nie zakłócona jest muzyką cały czas gdzieś grającą, osobami, które cały czas gdzieś się przewijają. W ciszy kaplicy adoracji, w ciszy tabernakulum. Ponieważ tak jak mówiliśmy, Pan Bóg od samego początku jest obecny w małżeństwie. I On jest też obecny w tym procesie odkrywania własnego ja. Bo jeśli tak jak przodkowie mówią nam coś o nas, nasi przodkowie, nasi rodzice, to tak samo Bóg, który jest naszym Ojcem, powie nam, kim tak naprawdę jesteśmy. I jestem świadom, że jest to proces, który nie zakończy się przed ślubem. Jest to proces, którego nie da się zakończyć w momencie narzeczeństwa. Lecz jest to proces, który będziemy kontynuować całe życie. Choćby nawet dlatego, że przecież przez całe życie się zmieniamy. Jeśli pomyślimy o sobie, jacy byliśmy 10 lat temu, no to uświadomimy sobie, że to były trochę inne osoby. Teraz jesteśmy inni. Teraz trochę inaczej myślimy o różnych aspektach życia. Więc jest to proces ciągłego odkrywania siebie. Ciągłych prób zrozumienia, kim ja jestem. Bo żeby zbudować my, a w małżeństwie chodzi o budowanie my, to tak naprawdę najpierw musi być dwa razy ja. I obydwie strony przysięgi muszą przejść ten proces, żeby potem móc mówić my. Ale najpierw trzeba powiedzieć ja i trzeba odkryć, kim ja jestem. Bo w kolejnym odcinku dowiemy się o tym, że małżeństwo to jest ofiara. Małżeństwo to jest dar, który składamy drugiej osobie, dar z siebie. Więc bez odkrycia własnego ja, bez zrozumienia, co jest tym darem, może się okazać, że drugiej osobie damy może pięknie zapakowane w drogi garnitur, ale jednak puste pudełko. Dlatego tak ważne jest, żeby przejść tą drogę, żeby każdy próbował odnaleźć właściwą ścieżkę dla siebie. Ale w słowie ja, w pierwszym słowie przysięgi małżeńskiej, kryją się jeszcze kolejne znaczenia, kolejne ważne rzeczy, jakieś takie sygnały dla mnie, w jaki sposób patrzeć na małżeństwo i patrzeć na przysięgę małżeńską. Pierwsza jest taka, że jestem w przysiędze tylko ja. Przysięgi nie składamy my, małżonkowie. Przysięgi nie składam ja i moi rodzice. Tam jest tylko ja. Zatem to pierwsze słowo bardzo mocno podkreśla, że to musi być moja autonomiczna decyzja. Że to nie może być przysięga złożona pod naciskiem kogokolwiek innego. Ponieważ przysiędze nie mówimy ja i ciocia dobra rada, która ciągle dopytywała, kiedy się ustatkuje. W przysiędze nie mówimy ja i moja mama ślubujemy ci. W przysiędze nie mówimy ja i społeczeństwo, które oczekuje ode mnie małżeństwa. W przysiędze nie mówimy nawet my.
Bo czasem zdarzają się takie sytuacje, gdy jeżdżę po ślubach, gdy widać pewną dysharmonię pomiędzy panem młodym i panną młodą. I zwykle jest to w tą stronę, że panna młoda jest przeszczęśliwa, jest taka aż uniesiona lekko. Przypuszczam, że gdyby jej suknia ślubna była kilka centymetrów krótsza, to zobaczylibyśmy, że jej buty unoszą się 2 centymetry nad dywanem. Natomiast on po prostu robi to, czego się od niego oczekuje. Nie do końca przekonany, ale jak prawdziwy facet. Zaciska zęby i składa przysięgę małżeńską. No nie. Nie o to chodzi w słowie ja. Słowo ja zakłada, że robię to autonomicznie, że robię to z pełnym przekonaniem, że nikt nie zmusił mnie do małżeństwa, że sam przeszedłem całą drogę rozmyślania o tym, co małżeństwo znaczy dla mnie, co ta przysięga dla mnie znaczy i tak chcę ją z pełnym przekonaniem złożyć. Ja sam. Więc nie bądźmy kłamcami. Nie bądźmy kłamcami od pierwszych słów przysięgi małżeńskiej. Jeżeli to nie jest tylko moja decyzja, to nie mówmy, ja biorę ciebie. Druga rzecz, która wyłania mi się z tego słowa ja, to jest to, że przysięga małżeńska podzielona jest na 2 części. Jedną część mówi mężczyzna, drugą część mówi kobieta. I każdy związany jest swoim zobowiązaniem. I każdy jest odpowiedzialny za swoją część tego zobowiązania. I tylko ja jestem odpowiedzialny za moją część. Moja żona jest odpowiedzialna oczywiście za swoją. Ale jeśli zdarzyłoby się, że druga strona małżeństwa nie jest wierna swojej przysiędze, to mnie wciąż obowiązuje moja część przysięgi. Bo nie powiedziałem, my ślubujemy sobie i teraz niewierność jednej strony łamie ten ślub. Powiedziałem, ja ślubuję ci miłość, ja ślubuję ci miłość, wierność, ja ślubuję ci uczciwość oraz że cię nie opuszczę. Ja. I niezależnie od tego, co ty zrobisz, niezależnie od tego, czy będziesz wierny czy wierna swojej przysiędze małżeńskiej, moja część przysięgi cały czas mnie obowiązuje. Nie ma tam takiej klauzuli, która by mówiła, wtedy małżeństwo przestaje istnieć. W przysiędze klauzula wyjścia jest jedno. Tą klauzulą jest śmierć. Aż do śmierci. Zatem to nie my, to nie brak miłości, brak uczciwości drugiego małżonka decyduje o tym, czy przysięga się kończy, czy nie. Jedynie Bóg o tym decyduje, czyli ten, który jest Panem śmierci. Jak jednak trwać przy kimś, kto nie kocha? Jak być wiernym komuś, kto przestał być nam wierny? Jak być uczciwym, jeżeli jesteśmy cały czas okłamywani? To są bardzo trudne pytania. Mam nadzieję, że ja sam nigdy na nie nie będę musiał odpowiedzieć i tym bardziej mam nadzieję, że moja żona nigdy na nie nie będzie musiała odpowiedzieć. Natomiast małżeństwo już od samego początku, od pierwszego słowa widać, że to jest coś na serio, że to nie jest coś na próbę, że to nie jest zobaczymy, czy nam wyjdzie i potem zdecydujemy. Bo w małżeństwo wchodzimy tylko i wyłącznie na serio. I to jest ogromne zobowiązanie. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jest to zobowiązanie, którego nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Jak zatem kochać taką osobę, która może chce odejść albo już odeszła? Jak kochać osobę, od której może się uciekło w obawie przed własnym zdrowiem czy życiem? Mam nadzieję, że o tym powiedzą nam kolejne słowa przysięgi małżeńskiej. Dobra nowina w tym wszystkim jest jednak taka, że tą przysięgę składają 2 osoby. I każda z nich związana jest taką samą odpowiedzialnością. Każda ze stron musi przejść ten proces odkrycia, kim ja jestem, odkrycia własnej tożsamości, zrozumienia tego i wzięcia pełnej odpowiedzialności za małżeństwo na siebie. I jeżeli 2 strony w ten sposób patrzą na małżeństwo, jeżeli obydwie biorą całą odpowiedzialność na siebie i robią wszystko, żeby stać się darem, no to wtedy w małżeństwie naprawdę zaczyna robić się pięknie. Wtedy naprawdę w małżeństwie jest tylko lepiej. A kolejna dobra nowina jest taka, że przecież nie jesteśmy w tym sami.
że przecież przysięgę złożyliśmy wobec Boga i On naprawdę bardzo chce wlać w nie swoją łaskę. I w kolejnych słowach, w kolejnych odcinkach będziemy odkrywać, jak to działa, w jaki sposób to małżeństwo budować, żeby było tylko lepiej. Natomiast na dzisiaj zostawiam Was z takim rozważaniem. Kim jestem ja?